Witam ponownie, Adrian Stankowski, to jest Republika Rano. W Republice Rano kolejny gość, pani poseł Jadwiga Wiśniewska, eurodeputowana Prawo i Sprawiedliwość i kandydatka do Europarlamentu. Proszę się pochwalić, gdzie wyborcy mogą znaleźć panią poseł? Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do głosowania 9 czerwca na listę Prawa i Sprawiedliwości. W województwie śląskim jestem liderem tej listy. Jedynka. Jedynka. Pani poseł, francuski premier no chyba odkrył, o co chodzi z tym paktem migracyjnym. Zobaczmy cytat z pana premiera Francji. Mamy więc solidarność w przyjmowaniu migrantów, ale ta solidarność to nie jest Francja i francuskie miejscowości, jak pan mówi. Będzie to dotyczyć przede wszystkim krajów Europy Wschodniej, które dzisiaj odmawiają przyjmowania wniosków o azyl. Czy zdaje sobie pan sprawę, że udało nam się wymusić, aby te kraje podpisały porozumienie, w którym mówią, że albo ich przyjmą tak, jak robią to Francja, Włochy i Hiszpania, albo wniosą wkład finansowy w celu obrony granicy zewnętrznej. No właśnie, francuski premier szczerze o tym, o co chodzi w tym pakcie, po prostu tych migrantów uda się utkać no między innymi w Polsce. No, karty zostały odkryte, panie redaktorze. Ja się tego spodziewałam. Ja pracowałam w komisji, która zajmowała się paktem migracyjnym i wielokrotnie podnosiłam tę kwestię, że ostateczne rozwiązanie będzie takie, że przymusi się państwa Europy Środkowo-Wschodniej do przyjmowania narzuconych im migrantów. Wprowadzenie zasady tak zwanej obowiązkowej solidarności jest de facto drenowaniem, będzie de facto drenowaniem budżetów tychże państw członkowskich. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego słyszymy z ust Donalda Tuska, że Polska nie będzie przyjmować migrantów. To oznacza, proszę państwa, że Polska będzie płacić za każdego nieprzyjętego migranta 20 tysięcy euro. Te pieniądze nie będą pochodziły z Księżyca ani z Marsa. Te pieniądze będą pochodziły z naszego polskiego budżetu. Zatem będzie mniej pieniędzy na służbę zdrowia, edukację, pomoc społeczną, a z drugiej strony jeszcze Tusk nam zafunduje podwyżkę cen energii i znajdziemy się w bardzo trudnej sytuacji. Zatem dzisiaj widzimy, że to wszystko, jeśli chodzi o pakt migracyjny, konkludując, było umówione i domówione. A uzasadnianie przez Tuska tego rozwiązania tym, że nam nie nakażą przyjmować migrantów ani też płacić, bo my przyjęliśmy obywateli Ukrainy, jest nieprawdą. Prawo nie działa wstecz, powiedzą, wy już przyjęliście, oni wyjechali. To nie będzie miało żadnego znaczenia. Pani poseł, tam jest taki fragment, który no, niesłychanie wrażliwy, mianowicie chodzi o wyrównywanie tych świadczeń społecznych, co w praktyce no, musi oznaczać, że ci migranci, którzy przyjadą do Polski, będą dostawali świadczenia, ale te nie polskie, tylko te na przykład niemieckie, no bo inaczej po prostu wrócą do Niemiec czy do Francji, a to oznacza, że będą dostawali z polskiego budżetu wielokrotnie większe środki niż na przykład polscy emeryci. Może się tak zadziać i ja przestrzegałam również przed tym, bo przecież wprowadzenie takiego ujednolicenia, jeśli chodzi o to wsparcie finansowe dla nielegalnych, podkreślam, nielegalnych migrantów, a państwa członkowskie są na różnym poziomie, przecież jeśli chodzi o PKB, spowoduje obciążenie budżetów właśnie państw Europy Środkowo-Wschodniej. I panie redaktorze, a kto będzie chciał w Polsce pracować za minimalną płacę, jeśli nielegalny migrant dostanie takie same albo jeszcze większe pieniądze? A przecież trzeba zwrócić uwagę również na taki oto fakt, że państwa, które będą przyjmowały tych nielegalnych, podkreślam, migrantów, będą musiały zapewnić pomoc socjalną w postaci mieszkania i do czasu, dopóki ta osoba się nie usamodzielni. Pytanie, czy będzie chciała się usamodzielnić? To jest naprawdę sytuacja absolutnie nieakceptowalna. My musimy wiedzieć, że ten pakt migracyjny ogłaszany jest jako wielki sukces przyjaciółki pana Tuska, pani von der Leyen.
Mówi się, że Zielony Ład i Pakt Migracyjny to największe osiągnięcia tej minionej kadencji, jeśli chodzi o Komisję Europejską. To największe zagrożenia, które doprowadzą do destrukcji Unii Europejskiej. A Pakt Migracyjny, panie redaktorze, jest niczym innym niż legalizacją nielegalnych procedur przestępczych. Przyjęcie paktu migracyjnego dało taki efekt, że mafie przemytnicze zajmujące się przemytem ludzi dostały zielone światło, dostały wyraźny sygnał, że ten biznes przestępczy będzie kręcił się jeszcze szybciej i jeszcze lepiej, będzie dawał jeszcze większe profity. Ten pakt migracyjny w żaden sposób nie obniży presji migracyjnej. Wręcz przeciwnie, on ją spotęguje. A przy okazji doprowadzi do bardzo głębokiej destabilizacji we wszystkich państwach członkowskich. Szczególnie uderzy to w państwa Europy Środkowo-Wschodniej. W takie państwa jak właśnie Polska, przede wszystkim w Polskę. Proszę zauważyć, że w całym demokratycznym świecie do tej pory nie było takiej sytuacji, żeby nielegalne, przestępcze procedury uznawano za legalne. Przemyt ludzi do Unii Europejskiej jest nielegalną, przestępczą procedurą i powinien być karalny. My powinniśmy zrobić wszystko, żeby uszczelnić zewnętrzne granice Unii Europejskiej. Europejczycy wyjeżdżając poza Unię Europejską, tam gdzie potrzebne są wizy czy inne dokumenty, muszą wypełnić wszystkie regulacje. A tymczasem tutaj robi się taki numer, że bez jakiejkolwiek kontroli chcą wpuszczać do Europy setki tysięcy nielegalnych migrantów. To jest część planu destrukcji Unii Europejskiej. To jest część planu tych lewicowo-liberalnych, tak zwanych elit, które chcą przebudowy społecznej w Europie. No właśnie, wczoraj pani poseł w Brukseli było przesłuchanie kandydatów tego kartelu politycznego europejskiego na stanowisko szefa, przyszłego szefa Komisji Europejskiej. Już dzielą skórę na niedźwiedziu. I tam się okazało, że największym problemem całej Europy nie jest tam Putin, nie jest Zielony Ład, migranci, tylko skrajna prawica. Jak pani ja myślę, poseł to że największym komentuje? Problemem dziś Unii Europejskiej jest skrajna lewica. A w tą skrajną lewicę niestety przetransformowały się partie, które kiedyś były partiami centrowymi, czy też jak same siebie nazywały, chadeckimi. Dziś widzimy, że te partie mają agendę skrajnie lewicową, forsują zmiany ideologiczne, które doprowadzą do dekompozycji społeczeństw Unii Europejskiej i to jest największe zagrożenie Unii Europejskiej. Czego chcą konserwatyści? Bo to trzeba sobie jasno powiedzieć. My chcemy Unii Europejskiej, panie redaktorze, ojczyzn, a nie Unii Europejskiej bez ojczyzn. My chcemy Unii Europejskiej wartości, a nie Unii Europejskiej bez wartości. I my uważamy, że Unia Europejska nie jest świętą krową, której nie wolno krytykować, a tak właśnie to lewactwo uważa, że nie wolno nic powiedzieć na Unię Europejską, bo to jest zaraz prorosyjskie. Bzdura, nie ma większej głupoty niż tego rodzaju stwierdzenie. Trzeba Unię Europejską reformować. I tego, panie redaktorze, chcieli de facto Brytyjczycy, zanim zostali wypchnięci z Unii Europejskiej. Tego chcieli. Przez Donalda Tuska między innymi. Przez Donalda Tuska, panie redaktorze, to jest poważny problem, bo niektórzy się śmieją, a to co jedynie się Tuskowi udało, to wypchnąć Brytyjczyków z Unii Europejskiej, ale to był, panie redaktorze, plan Angeli Merkel, bo jak spowodować, żeby były jeszcze większe wpływy niemieckie, czy też mówiąc wprost hegemonia niemiecka w Unii Europejskiej. Trzeba było usunąć Brytyjczyków, bo oni nigdy nie zgodziliby się na takie regulacje jak pakt migracyjny, jak Zielony Nieład.
Oni nigdy nie zgodziliby się na zmianę traktatu w takim kierunku, jak zaproponowała grupa czterech Niemców i jeden Belg Verhofstadt, która de facto ma pozbawić państwa członkowskie państwowości i suwerenności. Więc wielkim planem Merkel realizowanym przez Tuska było wypchnięcie Brytyjczyków z Unii Europejskiej. I to właśnie konserwatyści, konkludując, panie redaktorze, tacy właśnie jak europejscy konserwatyści i reformatorzy, do których należy Prawo i Sprawiedliwość, są nadzieją na odnowę, na odbudowę Unii Europejskiej w kierunku Unii wartości, państw suwerennych, niezależnych, współpracujących ze sobą. Pani poseł, w Polsce za to Jarosław Kaczyński 6 godzin zeznawał przed komisją śledczą, kolejny raz zresztą przed kolejną komisją śledczą. Jaki jest wynik tego, tych przesłuchań, bo też bardzo chcieli, dążyli do tego, żeby sprowokować pana prezesa. Jak pani poseł postrzega to, co się wczoraj zdarzyło w polskim parlamencie? Panie redaktorze, to jest kompromitacja parlamentaryzmu w Polsce. Skoro w komisjach śledczych zasiadają takie osoby jak pan Joński, pani, której nazwiska nawet nie będę po jej wczorajszym wybuchu na tej komisji wymieniać, bo to jest tak kompromitujące i zawstydzające, że po prostu to jest kompromitacja polskiego parlamentaryzmu. Znaczy właśnie, bo pamiętamy komisję, której pan Sekuła przewodniczył i głosowały puste krzesła. Wydawałoby się, że już gorzej być nie może, a okazało, że jednak może. Może być. Może, panie redaktorze, może wkroczyć Joński ze swoją ekipą i pan Joński naprawdę zrobi taki cyrk, że słowo, no to nawet cyrk to jest za mało, to jest po prostu taka żenada i taki obciach, już mówiąc językiem takim bardzo kolokwialnym, że po prostu człowiek patrzy z podziwem wielkim i atencją dla pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jak wielkiej kultury jest to człowiek i jak pogodny, że jest w stanie po prostu to wszystko wytrzymać, nawet z pewnym pobłażaniem patrzy na tych ludzi, którzy prostych komunikatów, prostych zdań albo nie rozumieją, albo nie chcą rozumieć. I de facto, panie redaktorze, ten cyrk pana Jońskiego ma być niczym innym i jest niczym innym, jak robieniem kampanii wyborczej panu Jońskiemu do Parlamentu Europejskiego. No to byłoby naprawdę bardzo źle, jakby ludzie właśnie pokroju pana Szczerby czy Jońskiego mieli decydować, czy też reprezentować Polskę, polski naród w Parlamencie Europejskim. To takich wysyła pan premier Tusk do Brukseli, takich ludzi, którzy tak się kompromitują, mają takie możliwości intelektualne. I co mnie najbardziej zadziwia, to, że oni się nawet nie krępują tym, że obnażają właśnie swój poziom inteligencji, swój poziom kultury. Jednak są to, bardzo bym powiedziała, zawstydzające zachowania. I mnie jako wieloletniej posłance do Parlamentu Polskiego i Europejskiego, mnie to po prostu zawstydza. Pani poseł, jeszcze na koniec krótko bardzo poproszę, bo myśmy złożyli wniosek, my, Telewizja Republika, złożyliśmy wniosek o udzielenie koncesji na nadawanie naziemne. Jak pani poseł przewiduje, czy czeka nas droga przez mękę, podobna jak telewizji Trwam, naszej kochanej, z naciskiem na kochanej konkurencji, czy to jest, no, wydawałoby się oczywiste, druga telewizja informacyjna w kraju powinna mieć koncesję. To jest oczywista oczywistość i zgodnie z zasadą dotyczącą pluralizmu i wolności obywateli do wyboru mediów, które chcą oglądać, państwo powinni dostać niejako z urzędu, mając tak wielki dorobek i wypełniając wszelkie warunki, te koncesje. Ale proszę zauważyć, że już wytoczono działa przeciwko szefowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i panie redaktorze,
To będzie ciężki bój, ale my nie do łatwych rzeczy zostaliśmy powołani. Ja walczyłam o telewizję Trwam, organizowaliśmy wielkie manifestacje i marsze, policzyliśmy się i te koncesje również wywalczymy, bo my się nie poddamy, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Państwa telewizja jest telewizją, która jest powszechnie szanowana, lubiana, ciesząca się sympatią i przede wszystkim ogromnym zaufaniem obywateli. Tuskowi się nie udał marsz miliona serc, ale jak przyjdzie potrzeba, to w sprawie telewizji Trwam taki marsz miliona fanów telewizji Republika z całą pewnością się uda. I to jest też tak, że my wszyscy musimy reagować i brać to ziarno odpowiedzialności w swoje ręce. Dlatego trzeba wysyłać petycje w sprawie telewizji Trwam. Trzeba telewizję w sprawie telewizji Republika. W sprawie telewizji Trwam również, jakby taka potrzeba była, sam manifestowałem, ja sam popierałem. Leżaliśmy obok siebie, panie redaktorze, w tych tak. miejscach. To nasze spotkania. To prawda. Pani poseł, musimy stawiać kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Wiem, że pani poseł dzisiaj czekają trudne obowiązki kampanijne, debata o przyszłości. O wizji Europy. Tak. O wizji Europy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Jadwiga Wiśniewska, eurodeputowana Prawo i Sprawiedliwość, była gościem programu Republika Rano. Dziękuję bardzo. Pięknej soboty państwu życzę i do zobaczenia z mieszkańcami województwa śląskiego na kampanijnym szlaku. Do widzenia. Dziękuję do widzenia, za zaproszenie, dziękuję. Panie redaktorze. Kłaniam się. A ja państwa zapraszam na godzinę 10:00 na polityczne podsumowanie tygodnia. Będzie gorąco.